Cześć. Chciałbym dzisiaj Ci opowiedzieć o Minolcie, dokładnie o jej wynalazkach, które stworzyła, które niekoniecznie się przyjęła, ale które na pewno warto poznać. Minolta w roku 1985 wypuściła swój model 7000 AF, pierwszą prawdziwą lustrzankę autofokus. W tym samym roku wypuściła model 9000 skierowany dla zawodowych fotografów i rok później model 5000 do amatorów. Od razu z wypuszczeniem tego modelu 7000 AF było dostępnych 12 obiektywów, a rok później było ich około 20. Było to najlepiej rozwinięty system autofokus, w związku z tym Minolta w tym momencie była najlepiej sprzedającym się systemem autofokus aparatów. Dlatego postanowiła pójść za ciosem, stworzyć następny aparat i już w roku 1988 wypuściła Minolta 7000i. To jest Minolta 7000i. Ma wszystkie funkcje, które miało 7000, do tego ma fajny, nowoczesny. Wtedy był nowoczesny. Dzisiaj nadal to jest nowoczesny wygląd z ekranem takim pod skosem, że się go wygodnie obsługuje, patrzy na niego. Do tego fajnie leży w ręce, jest dobrze wyważona, jest bardzo przyjemnym. Lubię tą Minoltę, ale nie o tej Minolcie chciałbym porozmawiać. Wraz z tą Minoltą 7000i firma wypuściła karty rozszerzeń. Karty rozszerzeń tak wyglądają. Karty rozszerzeń. To zobaczmy, co my tu mamy. Jakąś o. Tak wygląda karta rozszerzeń. O, to jest jakaś przykładowa karta rozszerzeń. Z tej strony, od drugiej strony wygląda w ten sposób. Z tej strony są styki. To najbardziej przypomina dzisiejszą kartę SD. I podobnie, no, podobnie działa. Na niej zapisane są informacje, które mogą zmienić funkcjonowanie aparatu. Te informacje, te karty były, powiedzmy, w dwóch typach. Jeden typ to był taki, jak dzisiaj to określamy, programy tematyczne, czyli popularne. Sport, krajobraz, makro, portret. Tego typu karty, które w sumie dla zaawansowanego fotografa, one są tak, niekoniecznie są przydatne, ponieważ ja te funkcje mogę sobie ustawić, mając pewną wiedzę, jak to poustawiać, ale nie do końca, bo na przykład program Sport, który jeśli go włączę, to może mi zmienić działanie aparatu. Nie tylko to, że on będzie wymuszał jakby ustawiać jak najkrótsze czas otwarcia migawki, ale też spowoduje, że moja migawka zacznie działać w trybie ciągłym. Nie będzie to, że na co dzień, jeśli włoży ten aparat działa na tej zasadzie, że naciskam spust, on blokuje ostrość, przekadrowuję, zrobię zdjęcie, to po włożeniu karty Sport to nie działa w ten sposób, tylko jest cały czas. Ona cały czas goni, cały czas szuka, cały czas chce ustawić tą ostrość. Niektóre z tych funkcji tutaj, jakie były na tych kartach, to było na przykład memory, gdzie aparat mógł zapisywać informacje o zdjęciach do karty. Jest na pewno multiekspozycja, która jest bardzo rozbudowana, w której możemy dodać funkcje, które w aparacie jakby nie było. Ale są też karty, których się nie da w żaden sposób zrobić ręcznie, ponieważ jest na przykład taka karta fantasy. Nie udało mi się. Później była jeszcze wydana Fantasy 2. Nie udało mi się takiej karty kupić. Karta, która w momencie, kiedy nacisnę spust zdjęcie, ona robi zdjęcie, a pod koniec zdjęcia rozostrza obraz, żeby on się tak troszeczkę rozjechał i żeby stworzyć taką aurę. Aurę takiego poświatę dookoła na przykład osoby czy obiektu. Ciekawy jestem, jak się sprawdzi w użytkowaniu. Natomiast ja dzisiaj chciałbym tutaj przy panu Różyckim, to jest mieszkający, to jest jeden z twórców Enigmy, że tak się spoufalam, przepraszam, który, bo jestem w Wyszkowie, w parku miejskim. Jerzy Różycki, jego ojciec założył tu aptekę, bo przyjechał ze wschodu. On skończył gimnazjum tutejsze. Później pojechał na studia gdzie indziej, natomiast tutaj stoi jego pomnik i postanowiłem przy jego pomniku zrobić zdjęcia, ponieważ chciałbym zużyć tą kartę, tu mam taką kartę H&S, czyli High End Shadow, która umożliwia automatyczne zmiany parametrów, to znaczy normalnie aparat jak go ustawię, to wiecie co, to zacznijmy od ustawienia zdjęcia. Schowam resztę kart na razie do pudełka.
To były specjalne nawet pokrowce były robione do tego, żeby je przechowywać. Ja mam zwykłe pudełko po filmach. Weźmy moją tą 7000 i jak ją włączę, tu jest już film. Włączę ją na... O, bateria mruga. O, nie wiem, czy mam zapasową. I zróbmy mu portret w takich ustawieniach, jak jest. To mi rowery przejadą, żeby ich nie robić. Ja te zdjęcia obejrzę za jakąś czas, natomiast wy za chwileczkę wrzucę wszystkie trzy zdjęcia, bo trzy chcę zrobić zdjęcia. Żeby włożyć taką kartę do aparatu, to jest taka specjalna kieszonka. Otwieram kieszonkę i mogę tą kartę wsunąć, tak żeby napis był u góry. Tu. O, i zamykamy. Od razu widać tutaj, jaką mamy kartę, bo ona jest przezroczysta. I od razu mi się zapaliła tutaj lampka kart, że jest karta aktywna. Tu jest w większości, w tym, w tamtym i w wielu, bo tam jest 7XI, którego będę za chwileczkę używał do czegoś innego. Później był jeszcze 700SI, który był ostatnim aparatem na karty. Mogę tutaj, jest guzik, kartę mogę ją wyłączyć. Wyłączyłem kartę i w tej chwili jakby jej nie było. Mogę ją włączyć. Ona mi pokazuje od razu, jak ją włączyłem, cienie. Czyli ona w tej chwili będzie chciała się tak naświetlić ten kadr, żeby podkreślić cienie, a nie światła. Ona sama, beze mnie. I zaraz zobaczymy, czy to się tak uda. Zrobimy zdjęcie. Ale ta karta, tak jak wiele różnych kart, ma możliwość zmiany swoich funkcji. Tutaj pod klapką, oprócz innych jeszcze funkcji, są funkcje do karty. Naciskam funkcję do karty i w tej chwili, naciskając guzik karty, to jest tak, że to jest czasami trzeba pokrętło przesunąć, to, bo tych funkcji są, jest dużo. Nacisnąłem teraz, przełączyło mi się na high, czyli światła, klik. I w tej chwili ta karta działa odwrotnie, czyli nie zależy jej na tym, żeby naświetlić cienie, tylko żeby naświetlić dobrze światła. Czyli teoretycznie w tej chwili, jeśli zrobię zdjęcie takie samo jak było, tylko mi słońce trochę się zmieniło, to powinienem uzyskać jasne, czyli dobrze naświetlone tło z czarnym panem Jerzym Różyckim. Zobaczymy, czy to się uda. Ciekawy jestem, czy to zadziałało, czy to ma jakiś wpływ na zdjęcia. Tej karty byłem bardzo ciekaw. Ciekawy jestem, jak to wyjdzie. Użycie tych wszystkich kart, w tej chwili jak kartę chcę wyjąć, to otwieram. Powiem zdjąć ten pasek. I tu popycham tym suwaczkiem do góry. To jest tak, że w tamtym aparacie już to poprawili, bo ona się troszkę wysuwa i staje. Natomiast w tym aparacie to trzeba ją złapać, bo ona potrafi strzelić tak, że jakbym mnie nie pilnował, tak jak mi się na początku zdarzało, to by powiedziała tak i bym zaczął ją szukać. Takich kart, jak mówiłem, jest wiele. Karty w miarę jak się rozwijały aparaty, dochodziły nowe. Są karty, które na przykład tak jak z tych, co tutaj mam, to multiekspozycja nie działa w tym aparacie, ponieważ powstała wcześniej, później i działa tylko z nowszymi aparatami. Dlatego wezmę, to jest close-out, sport, to nie. Mnie interesuje właśnie ta multiekspozycja. O, wezmę multiekspozycję i przetestujemy multiekspozycję tylko na drugim aparacie. To jest tak, zacznijmy. 7XI został źle przyjęty. Jest to bardzo dobry aparat, tylko tyle, że jest ciężki. I jest, ja uważam, że jest brzydki po prostu. Jest masywny, ma to takie duże rozwidlenie. Ten wcięcie na palca w 2XI, to jest takim podstawowym aparatem, jest takie fajne i wygodne. Tu jest takie masywne, wielkie. Poprawili w nim to, że jak go włączam, to nie mam możliwości już, tak jak w tamtym, że mam trzy położenia, czyli pipanie i bez pipania. Natomiast tu nie ma tego, jest to wygodniejsze i też wkładamy mu na tej samej zasadzie kartę, wkładamy, ona już jest włożona. Jeśli teraz nacisnę guziczek od karty, to mogę za pomocą pokrętła w tym wypadku, mogę zmienić na przykład rozstaw, ile
No czemu to tak chodzi? A dobra, teraz ile, jaki odstęp pomiędzy poszczególnymi zdjęciami będzie? Ile tych zdjęć będzie? On może, mogę robić od 2 do 9 zdjęć. Mam tu ustawione. Ono jest dobra, bo on pamięta ostatnie ustawienia ta karta. Ja nie wiem, czy to jest możliwe. Natomiast wstawiło mi się na to, że jest 2. A poprzednie, jakie używałem, to miałem ich bodajże 3. Więc w tej chwili on pamięta. Zrobimy o rozstaw o 1 EV. No 1 EV, o co nam szkodzi? Przechodzimy dalej, przełączę tutaj, mogę wybrać ile chcę takich wieloekspozycji, ale zróbmy tylko 2 ekspozycje, ok. Na samo zakończenie trzeba znowu tą guziczek tu nacisnąć i już. Oczywiście w każdej chwili, jak w tej chwili mam zatwierdzone, naciskam guzik kart i znika mi ikonka karty. Włączam ikonkę kart i tylko mogę na karcie zrobić zdjęcia. To zróbmy jakieś zdjęcie. Jedno. On pokazuje, że w tej chwili jest jedno z dwóch. I teraz mogę zrobić drugie zdjęcie. Zrobiłem drugie zdjęcie. Wygląda tak. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to, co się zrobiło z tym obiektywem. Jak ja podniosę aparat, to on, ten obiektyw, zmienił ogniskową. Bo to jest drugi wynalazek, który Minolta prowadziła wraz z tym aparatem w roku 80, w roku 90, czyli z XI, 7XI. Power Zoom. Ja go wyłączę, bo on cały czas w tej chwili kombinuje. Power Zoom. Power Zoom różni się od zwykłego zooma tym, że jak go włączę, to żeby zmienić ostrość, to jest tylko joystick. W jedną, w drugą, w jedną, w drugą. Ale takich wynalazków to nie jedna firma zrobiła i to jest nic nowoczesnego. Wielu używało i dzisiaj cały czas używają tego typu rozwiązań. Ten Canonic ma też, nie ma prawdziwego pokrętła, tylko właśnie suwaczek. Ale ten zoom ma to do siebie, że z niektórych ustawieniach, spróbujmy go zmusić do niektórych ustawień, czyli na przykład w portret, ale też z kartą travel, czyli podróżniczą, on potrafi sam ustawić kadr. To znaczy, ja ustawiam portret, naciskam spust i jak będę się odsuwał, tylko on nie zawsze to tak działa, jakby się chciało. Jak będę się odsuwał, to on będzie się starał utrzymać cały czas ten kadr. Widzę, wszystkie mam. Będzie starał się utrzymać ten kadr, żeby cały czas był ten sam kadr. Czyli ja odchodząc czy przybliżając, on będzie się starał, żeby to było jednakowo zajmowała osoba miejsce. Tą funkcję można wyłączyć poprzez kombinację guzika na obiektywie i guzika włączającego. Testowałem, czy się da wyłączyć, bo powiem uczciwie, czasami jest uciążliwa, jak chce się coś zrobić i on sam przestawia. Zresztą to jest powód, dla którego te power zoomy nie są lubiane przez miłośników Minolty i wszyscy uważają, że jeśli kupujesz obiektyw, to nie z power zoomem, ponieważ power zoom to jest jedyna rzecz, która może się popsuć, a żadnej zalety nie ma. Zalety nie ma, ponieważ nie używają tego z tymi obiektywami, z tymi aparatami, z tymi kartami. Ciekawy jestem, czy mi ona się dzisiaj... O! Podniosłem i on mi... Ja niczego nie dotknęłem, on sam przekadrował. Zobaczymy, czy... I spróbujmy się odsunąć. Nie, teraz nie chcę. Nie. Teraz uznał, że to było dobre i już się nie chce mu zmieniać ostrości, ale czasami to jest tak, że... O! W tej chwili wydłużył ogniskową. Bo on uważa, że robi się zdjęcia na dłuższe ogniskowe. To może spróbujmy jeszcze raz, może się uda. Włączę go. On ustawił jakoś, bo zawsze tak jakoś ustawia. Podniosę go do oka. Nie, teraz uznał, że jest w porządku. Teraz zrobimy tam. A teraz uznał, że też jest w porządku. To jest czasami denerwujący ten power zoom. Ale jest i warto o takim wynalazku wiedzieć, że on był. Można go wyłączyć, trzeba
tu ten guziczek jednocześnie i włączając, wyłączając, wtedy się pojawi komunikat o wyłączeniu. Same karty programowalne, znaczy tak, sam Power, no widać, on w tej chwili cały czas próbuje łapać nie tylko ogniskową, znaczy nie tylko ostrość, ale ogniskową zmienia. Czasami bez mojej wiedzy. O, bo widać ładnie. Zasłoniłem mu czujniki, tak jakbym podniósł wzrok. I on w tym momencie, bo tu ma czujniki, o widać, to nawet się da zauważyć. Zasłaniam mu czujniki i on w tym momencie wyciąga ogniskową, ponieważ uważa, że ogniskowa do portretu powinna być dłuższa. Jak ja złapię, he? Znudziło mu się. Uznał, że go robię w trąbę i przestał. Znowu wyciął, ułożył się. Zużywa dużo prądu, bo ta bateria, która jest w tamtym, to jest dlatego, że w tym była używana i ten, i on zużył. Ogólnie Power Zoomy, jak powiedziałem, nie przyjęły się. Użytkownicy nie pokochali ich, nie polubili. Tak samo zresztą, jak nie polubili kart tych rozszerzeń. Karty rozszerzeń spotkały się, powiedziałbym, nawet z bardzo dużą krytyką odbiorców, którzy mówili, że nie, no Minolta chce ich naciągnąć na koszty, wkładając to, co powinno być w aparacie. Przecież multi-ekspozycja powinna być w aparacie. No, w większości aparatów jest, a oni to wycięli po to, żeby móc sprzedawać ludziom z boku. W związku z tym w Minolcie 700 SI to była ostatni z modeli, który był stworzony do kart. W tym czasie już były sprzedawane te niższe modele, które miały programy w środku. Czyli te programy Portrait, Calabas i tak dalej, podstawowe, które już były, i powoli Minolta z tego wychodziła. Natomiast krytyka kart plus słaba sprzedaż się, słaba sprzedaż tego modelu. Cześć. Słaba sprzedaż tego modelu spowodowała, że Minolta straciła swoje pierwsze miejsce jako firma produkująca aparaty autofocus, zwłaszcza, że konkurencja nie stała w miejscu, ale warto o takich kartach pamiętać. W tej chwili są one bardziej kolekcjonerskim gadżetem niż użytkowym, aczkolwiek z całą przyjemnością jeszcze w tej chwili, bo mam te dwa i chcę dzisiaj dokończyć, tu mam 21 zrobionych, w tym mam 20 zdjęć, chcę je dokończyć właśnie używając kart i zobaczę, jak to wygląda. Mam nadzieję, że tamta karta HNTS było widać różnicę, ja to zobaczę dopiero, jak wywołam negatywy. Może je będę wywoływał jutro, to będę wiedział i wtedy zmontuję szybko film, bo jestem bardzo ciekaw, jak to zadziałało, jak to się sprawdziło. Power Zooma muszę oddać, bo to nie mój, bo nie udało mi się takiego kupić, ale udało mi się pożyczyć od Andrzeja. Bardzo dziękuję. Także wynalazki Minolty były fajne, ale obydwa, czyli i karty rozszerzeń, i z których się wycofała później całkowicie, chociaż szkoda, bo takiego jak Fantazy nie da się powtórzyć, to nie da się. Aczkolwiek to jest tak, że czy tylko Minolta kombinowała w ten sposób? Nie. Canon w modelu EOS 10 zrobił kody kreskowe, które rozszerzały pamięci, tylko też była książeczka, taki czytnik kodów, wczytywało się, następnie dotykało się do aparatu i za pomocą połączenia na podczerwień się przesyłało ten kody sczytane z instrukcji, czy można było taką książkę, tam ich było nawet chyba największe, bo 120 coś tych kodów, które mogły właśnie też zmienić możliwości aparatu, ale jeśli kody są do zdobycia, natomiast czytnik sam jest trudniejszy, także tego tak łatwo nie zdemonstruję. Dobra, ja idę robić zdjęcia tymi wynalazkami Minolty. Ciebie zapraszam na kolejne filmy. Do zobaczenia. Cześć.